Witam Was na moim kanale. Na tym filmie pokażę Wam, jak przyrządzić bardzo smaczną sałatkę z wykorzystaniem kiszonych buraków, kapusty pekińskiej, jabłek, cebuli i orzechów. Kapustę pekińską wcześniej posiekałam, buraki oddzieliłam od zakwasu. Jabłko trzeba będzie zetrzeć na tarce. Cebulę drobno pokroić, orzechy też, buraki albo drobno pokroić, albo zetrzeć na tarce. Tak wygląda gotowa sałatka. Buraki drobno pokroiłam, właściwie posiekałam. Można je też zetrzeć na tarce. Ja tego nie robiłam, ponieważ moje buraki były już dosyć miękkie. Jeśli wasze buraki są twarde, to wtedy można je zetrzeć. Jabłko starłam na tarce. Cebulę drobno pokroiłam. Orzechy pokroiłam. Wszystkie składniki wymieszałam. Dodałam tak 4 łyżki oleju. Do tego dodałam łyżkę cukru i trochę pieprzu. Soli nie dodawałam, ponieważ kiszone buraki są już dosyć słone. Po spróbowaniu okazało się, że sól nie jest potrzebna. Może się jednak zdarzyć, że w sałatce będzie bardzo mało buraków i dużo innych składników. To wtedy można troszkę dosolić, jednak trzeba najpierw spróbować sałatkę. Przed spożyciem wstawić sałatkę na kilka godzin do lodówki. Kiszone buraki są o wiele lżej strawne niż surowe buraki. Ponadto buraki kiszone mają o wiele niższy indeks glikemiczny niż buraki gotowane. W opisie szczegółowo wytłumaczę, w jaki sposób przyrządzić tę pyszną i prostą surówkę. Kiszone buraki można wykorzystywać do wielu dań. Są bardzo smaczne i są też bardzo zdrowe i nie powinny lądować na kompoście. Jeśli ten film był przydatny, zostawcie proszę łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Życzę smacznego.